Mam nadzieję, że macie się dobrze. Dziś przychodzę do Was z tym oto makijażem weselnym. Jest to taki trochę nietypowy makijaż, bo w stylu boho chic. Co to takiego? Tak naprawdę boho chic to jest styl w modzie, który powstał w 2004 roku. Jego fanką jest na przykład Kate Moss i jest to taki styl, który łączy trzy cechy. Pierwszy są to kolory hipisowskie. Dwa, jest to taki luz surferów i trzy, no to taki bardziej artystyczny pierwiastek bohemy. Więc ja starałam się połączyć te trzy cechy z sobą, no i właśnie stworzyć coś w stylu boho chic, ale w wersji makijażowej. Kto wie, może niebawem taki styl właśnie wejdzie na stałe do makijażu? Okej, o tym jak stworzyłam ten oto makijaż zaraz zobaczycie na własne oczy, krok po kroku. Natomiast w drugiej części filmiku dowiecie się, jak przerobić ten oto ślubny makijaż na ten oto look. To jak widzicie bardziej taki wieczorowy troszeczkę wersja makijażu, no bo wiadomo, po ślubie czas na zabawę, na wesele, na imprezę i na tańce. Tak więc ta wersja makijażu jest troszeczkę taka bardziej wieczorowa, bardziej może sexy. Jak widzicie, oko jest mocniejsze. No, troszeczkę się tutaj pozmieniało w tym makijażu. Jak wykreować z tamtego makijażu ten? O tym dowiecie się na samym końcu, zostańcie koniecznie ze mną. No to dobra, zaczynamy. Moja skóra jest już oczyszczona, stonizowana, czas na krem nawilżający. I to jest bardzo ważny krok, ponieważ w dniu ślubu chcecie, by Wasza skóra była promienna, dobrze nawilżona, bez żadnych, nie wiem, suchych skórek i tego typu rzeczy. Więc bardzo ważnym krokiem jest nawilżenie odpowiednie. Skóra nawilżona, zanim ten krem wchłonie się w głąb i zanim zaaplikuję bazę, bo baza jest kolejnym bardzo ważnym krokiem, przejdę już powoli do makijażu oczu. Jako bazy na oczy użyję Paint Pota. Jest to Soft Ochr, ale pamiętajcie dziewczyny, że jeśli macie bardziej tłuste powieki, no to ten Paint Pot raczej odpada, bo on jeszcze bardziej jest taki tłusty, więc może zebrać się Wam w liniach i w załamaniu powieki, tak więc wtedy stawiajcie bardziej na pudrowe konsystencje, jakieś cienie takie bardzo delikatne, które będą bazą. No ja mogę sobie pozwolić na Paint Pota, bo moje powieki są dość suche i generalnie moja skóra jest sucha. Okej, no to aplikujemy. A jeszcze zapomniałam Wam powiedzieć, że tutaj jest moje lustro, żeby nikt się nie dziwił, co to takiego. No po prostu lustro, żeby łatwiej było mi wszystko widzieć i żebym nie miała z tym problemu. Wtłaczam, nie rozcieram i utrwalam palcem. Zanim przejdę do kolejnego kroku, bardzo szybciutko muszę utrwalić teraz ten Paint Pot, żeby on nigdzie właśnie nie wszedł mi w linię, więc wybieram kolejny jasny bardzo cień, ponieważ makijaż 2016 roku, mówię o takim makijażu ślubnym, to przede wszystkim błysk na oku. Większość z Was, panien młodych, wybiera jednak takie bardziej połyskujące teraz makijaże oczu, gdzie w zeszłym roku jednak większość panien wybierała mat, tak w tym roku połysk króluje. Tak więc ja zrobię właśnie połyskujący makijaż oczu, więc zaaplikuję sobie na oko jako bazę i utrwalacz tego Paint Pota coś połyskującego. Jest to cień z... ten cień z palety Morphe Brushes. No i aplikuję go na ruchomą, całą ruchomą powiekę. Aplikowany. Nałożyłam go także troszeczkę w wewnętrznym kąciku oka, żeby go rozjaśnić. Wszystko zagruntowane. Teraz przejdę, ponieważ już mój krem się wchłonął, przejdę do bazy. Baza przede wszystkim to jest bardzo ważny krok w makijażu ślubnym, no bo ponieważ zależy Wam na tym, żeby ten makijaż utrzymał się cały dzień w nienaruszonym, w nienagannym stanie. Ja wybieram The Present, ponieważ jest to baza, która działa jak klej i po prostu wiem, że jak ją zaaplikuję, to nie ma bata, utrzyma makijaż nawet na wojnie. Tak więc ja wybieram ten, a natomiast każdy z Was wybiera taką bazę, na jaką potrzebuje. Osoby z oleistą skórą oczywiście wybierają matujące i tak dalej, i tak dalej. Ok, no to rozprowadzamy.
Z ilością bazy nie ma co przesadzać. Bardzo dużo osób po prostu aplikuje jej za dużo i po prostu obciążając tym samym skórę. Nie, wierzcie mi, że bazy trzeba tylko troszeczkę i ona sobie poradzi z wszystkim. Nie ma co przesadzać, ok? W załamaniu powieki użyję tego tutaj oto brązowego. Jest to dość matowy cień, chociaż nie powiedziałabym, że całkiem matowy. Natomiast w załamaniu generalnie dajemy matowe cienie, bo one wtedy bardzo ładnie nam pogłębiają po prostu ten cień tutaj. No ale ja zaaplikuję sobie właśnie ten. Delikatnie zamykam, czy patrzę przed siebie, patrzę, gdzie mam to załamanie tutaj i na otwartym oku zaznaczam. Widzicie? Coś takiego. Oczywiście nie jadę na całą powiekę, bo to bez sensu, to nie o to chodzi. Chcę tylko tak gdzieś do połowy zaznaczyć to załamanie, ponieważ moje oczy są dość właśnie opadające, mam opadającą powiekę, więc muszę je troszeczkę właśnie powiększyć, otworzyć. No dobra, no to rozcieramy. Powieki jest gotowe. Teraz co robię? Bardzo chcę, żeby ten makijaż oczywiście był naturalny, nie przerysowany. Nie będę używać eyelinera. Za to wezmę taki płaski pędzelek i zaaplikuję cień, ponieważ ten da mi bardzo taki naturalny właśnie efekt. Zaaplikuję taki ciemny brąz połączony z czernią tutaj wzdłuż linii rzęs. Właśnie w ten sposób taki wtłaczając, żeby nie osypać cienia przy okazji. Troszeczkę wyjeżdżam na zewnątrz, żeby to oko zliftingować, podnieść, więc troszeczkę wyjeżdżam tym cieniem na zewnątrz, robiąc taką właśnie jaskółkę. Widzicie, ten trik nie daje takiego sztucznego efektu, a widać, że moja linia rzęs jest przyciemniona, no i właśnie o to chodzi. Dobra, przechodzimy do kolejnego cienia, którym jest taki pomarańcz z tej paletki tutaj. Też Morphe Brushes, tylko ta jest matową paletą. Wybieram ten i kolejny raz daję w załamanie powieki. Ważne jest, by co jakiś czas kontrolować po prostu te kroki poczynania i etap makijażu, zatrzymać się na chwilę, spojrzeć w lustro, zobaczyć, czy wystarczy, czy musicie czegoś dołożyć, czy może efekt już jest zadowalający. Nie ma co po prostu walić i po prostu lecieć z koksem i zatrzymać się już przy końcu i wtedy, gdzie okazuje się, że trochę przesadziłam. Okej, ja jeszcze trochę chcę dodać sobie ciemniejszego koloru w załamanie powieki, więc wracam, znów biorę ten mój pędzelek, który już mam brudny, po prostu od tego cienia i jeszcze raz wracam do mojego załamania. Na dolną linię rzęs troszeczkę też daję brązowego cienia połączonego z, teraz Wam pokażę, który. Daję tutaj ten czarny połączony z tym tutaj brązem i te dwa po prostu, tak jak robiłam tutaj, przyciemniałam linię rzęs na górze, tak samo przyciemnię ją troszeczkę do połowy, żeby nie zamknąć oka, tylko do połowy na dolnej linii rzęs. Ok, coś takiego. A żeby już w ogóle otworzyć moje oko, do środka na linię wodną aplikuję beżową kredkę od Inglot i to otworzy spojrzenie, dodam mu oczywiście świeżości. Ok, ponieważ ja pierwsze przyklejam rzęsy, więc to właśnie teraz zrobię. Wybieram rzęsy, bo nie wyobrażam sobie bez nich makijażu ślubnego. Generalnie w ogóle makijażu uwielbiam rzęsy sztuczne, ale to, wiecie, takie moje zboczenie. Ja biorę sobie te takie w stylu Wispies, no i właśnie zaaplikuję je teraz sobie na oko. Zanim przejdę do ich wytuszowania, zrobię sobie brwi.
moją paletką Nakio. Obrysowuję je najpierw ciemnym cieniem. Teraz tutaj górę samą. Widzicie? Dzięki temu, że je obrysowałam, zrobiłam jakby po prostu taką ramkę, no to one nabrały piękny, ładny kształt. Ok, brwi zrobione. Przechodzimy teraz do podkładu. Ja aplikuję pierwszy podkład, natomiast korektor daję na samym końcu na rozświetlenie tylko partii twarzy, z tego względu, że ja nie mam żadnych jakichś takich, wiecie, siniaków pod oczami i większych przebarwień, które musiałabym wcześniej tuszować. Więc wybieram podkład, który oczywiście musicie pamiętać, żeby był długotrwały, ale też lekki w formule, żeby wiadomo nie obciążał tej skóry, żeby nie wyglądało na machę i żeby po czasie po prostu nie wszedł gdzieś w linię i tak dalej. Więc ja wybieram Laura Mercier, w odcieniu ja mam Buff i to jest Smooth Finish Flawless Foundation. No i właśnie, tak jak mówię, będę aplikować ten podkład. Pamiętajcie też, żeby nie wybierać podkładów z SPF, z tego względu, że każdy podkład, który ma SPF większy niż 15, odbija światło, odbija flash z aparatu i pani młoda może po prostu nie wyjść korzystnie na zdjęciach, ok? Więc pamiętajcie, żeby nie było SPF większego niż 15. Dobra, jedziemy. Ja wtłaczam podkład, oczywiście nie chodzi o to, żeby go robić mazy, chodzi o to, żeby wtłoczyć go ładnie, bo on wtedy bardzo ładnie się stopi ze skórą i nie będzie widoczny. A efekt będzie taki właśnie nieskazitelnej cery. Ok, zanim przypudruję wszystko, jeszcze oczywiście korektor, taki żeby rozświetlił. I tym samym pędzlem wtłaczam. Gotowe, teraz wszystko pudruję moim kochanym RCMA. Jest to idealny puder, który naprawdę świetnie nadaje się do makijażu jak najbardziej ślubnego. Ja mam skórę przysuszoną, więc nie ma sensu, żebym aplikowała puder gdzieś tutaj, bo to niczemu nie służy. Aplikuję go tylko w strefie T, bo wiem, że te miejsca są najczęściej się mi przytłuszczają. Natomiast tutaj jeszcze chcę zrobić kremowy kontur, więc jak najbardziej puder nie jest nawet wskazany. Więc no dobra, przechodzimy teraz do konturu właśnie. Slick i ta paletka to jest Light. Wybieram ten najciemniejszy tutaj z niej odcień, ten tutaj brązowy, no i aplikuję go wzdłuż kości policzkowych. Przechodzę jeszcze do konturu suchego. Mam paletkę tutaj Anastasia Beverly Hills. Wybieram ten tutaj chłodny, taki środkowy odcień brązu. I jeszcze pogłębiam kontur. Zrobiony. I teraz czas na rozświetlacz i róż. Jako róż biorę L'Oreal, ten taki chłodny róż. Jest to odcień 9,90. No i aplikuję go na szczyty kości policzkowych. Rozświetlacz My Secret i tak samo. I jeszcze wszystko delikatnie blenduję z sobą, żeby efekt nie był zbyt mocny. No i szminka oczywiście. Żeby szminka utrzymała nam się jak najdłużej na ślubie,
pierwsze aplikujemy konturówkę na całej powierzchni ust, wtedy ta konturówka przedłuży trwałość pomadki po prostu. Lubię, jak one są optycznie powiększone, no i przede wszystkim lubię po prostu błysk. No i przyszedł czas na maskara. Na samym końcu. Oczywiście wybieramy maskary wodoodporne, przede wszystkim na dolne rzęsy, natomiast na górne, no raczej też, ale ja nie lubię wodoodpornych, zaaplikuję normalną z L'Oreala. Gotowy, teraz tylko czas na włosy, dajcie mi chwilę. Okej, wiem, kiepska ze mnie fryzjerka, ale przynajmniej starałam się, no cóż, niech to będzie uważane za taki luz surferów w takim razie, w tym całym stylu, o którym mówiłam, właśnie makijaż w stylu boho chic. Gotowy, mamy tutaj kolor, znak rozpoznawczy hippisów, barwy, mamy tutaj nieład, powiedzmy, w tych włosach, taki właśnie surferski, no i mamy jakąś taką oryginalność, jeśli chodzi o bohemę. Mam taką nadzieję przynajmniej. A Wy co sądzicie o tym makijażu? Czekam na Wasze komentarze na dole. No i teraz jeszcze pokażę Wam, jak przerobić ten look na bardziej wieczorowy. Z tego względu, że wiadomo, po ślubie przychodzi czas na zabawę, na tańce, na wesele i przyjęcie weselne. Tak więc z takiego bardziej grzecznego, że tak powiem, wizerunku pokażę Wam, jak zrobić taki bardziej mocniejszy makijaż na wieczór. No dobra, no to zaczynamy. Po pierwsze biorę eyeliner i aplikuję go, robiąc jaskółkę na górnej linii rzęs. Oczywiście bardzo ostrożnie, żeby nie naruszyć sztucznych rzęs. Czarną kredką wypełniam do połowy linię wodną. Podkreślam moje pieprzyki. Wybieram trochę tego brązu i czerni i aplikuję we wewnętrznym kąciku oka. W zewnętrznym kąciku oka, przepraszam. Teraz biorę brokat, ten tutaj różowy, i aplikuję go na środek powieki ruchomej. I robię je bardziej delikatne. Z tego względu, że oczy są już mocniejsze, dlatego na usta nakładam tylko i wyłącznie błyszczyk. W ten sposób zrównoważyłam trochę właśnie mocne oczy i delikatniejsze usta. I teraz jeszcze do kącika oczu zaaplikuję delikatnie też brokat. Makijaż gotowy, czas tylko zmienić kwiaty. Ta-dam! No i tak wygląda makijaż wieczorowy, bardziej taki mocniejszy, z brokatem. Oczywiście ten brokat to trochę taki hardcore, ja wiem, bo nie każda pani młoda po prostu zdecyduje się na niego, ale oczywiście jest to bardziej dodatek, można go pominąć, można tylko przyciemnić zewnętrzne kąciki oka i też, wierzcie mi, będzie super. Okej, no to tak właśnie wygląda mój makijaż na wieczór. Jestem ciekawa Waszych opinii, który makijaż bardziej Wam się podobał, czy ten dzienny, czy ten, powiedzmy, taki wieczorowy. Proszę, piszcie w komentarzach na dole. Oczywiście czekam na kolejne pomysły, na kolejne filmiki. Póki co ściskam Was bardzo mocno. Widzimy się niebawem. Całusy. A i wszystkim młodym paniom, które w tym roku jeszcze mają wesele, ślub, no to wszystkiego dobrego na nowej drodze życia. Pa, pa. Na ten oto look. Na ten oto look. W ten oto właśnie look. Jest to wersja bardziej...
ten oto look. W ten oto look. Bo wiadomo, po weselu... Nagrywam filmik, zaraz kończę.